Moja pierwsza praca. Moja pierwsza praca to była praca w sexshopie. Mega zajebista, naprawdę. Do tego stopnia mówiłem, że ja nie miałem problemu z tym, żeby brać robotę do domu. A to były czasy, kiedy jeszcze internet wolno chórał, także dużo. Tylko, że problem polega na tym, że bardzo mało ludzi przychodzi, chyba ciągle nadal do sexshopu, bo to jest takie miejsce, nie wiem, czy ludzie się sobie wyobrażają, że to po przekroczeniu progu ktoś, nie wiem, biczuje penisami, obrzucają paginami. Nie, to jest normalne miejsce, normalny sklep. Macie tych sexshop? Mamy. Tak. Podoba mi się dziewczyna, jak kiwasz. Czekaj, wyciągnę kartę stałego klienta. Nie, że bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Okej, okay. I jeszcze jedno, nie będę pytał, co kupiliście, ale byłaś tam, tak? Co kupiłaś? Nie kurczaka. Co ty chciałeś z kurczakiem w ogóle? O Jezu. Niech tam wydziubię troszeczkę. Jakiego ty masz zwyrola w oczach? Strasznie. Nie wstydźcie się, chodźcie tam, to jest fajne miejsce. Ja tam pracowałem, było mega, tylko że wtedy mało ludzi chodziło i ja się nudziłem, a więc urządzałem wyścigi wibratorów. I wyglądało to tak, że była długa szklana lada, no nie zagospodarowane, no to przecież. Ustawiałem wibratory czwórkami, taki system pucharowy. Lady Fingers, wylowy, winylowy i jakiś dziką kartą, bo może się komuś dzisiaj poszczęści. Z gazet wycinałem tych ludzi, którzy protestują tam, żądamy żądań, tu z kanalia i tak dalej, to wycinałem ich i oni w takiej skali małej, jak ich ustawiałem obok toru, wyglądali jakby kibicowali tym wibratorom. Jedziesz, kurwa! Na końcu kuleczki analne, robiły takie ten i jeszcze konfetti sobie wycinałem. I odpalałem i one tam zapierdały tak. Miałem takie marzenie, żeby zrobić w ogóle całe igrzyska. Miałem nawet hymn tam głębiej, dalej, szybciej i tak dalej. Każdy igrzyska może być hymn, serio. Ale, no nie no, budżet nie wyrobił, no nie? Droga polegała na tym, że no, czasami ktoś i tak wchodził, tak? No i kiedyś wpadła taka para, mój kumpel ze swoją dziewczyną i przeszkodzili mi w tych wyścigach, ale luz, ja tam ich znam, no nie? Oni sobie wchodzą. Ona nie była brzydka, ona była bardzo mocno wizualnie dyskusyjna. Bo także ona w wieku 16 lat chyba stanęła przed lustrem i powiedziała: jebać i tak mam Boga tego ojca. A on miał wyjebane. To była, wydaje mi się, że oni się związali tego, że to była jedyna dziewczyna, która nie stwierdziła, jak odzyskała przytomność rano. On powiedział, to widocznie żona, no. I taki zen, po nim wszystko spływało. No i oni weszli do sklepu, on tam poszedł rozglądać się po filmach, a ja korzystając z faktu, że on akurat nie słucha, nie patrzy, zacząłem wciskać jego dziewczynie wibrator. I wybrałem taki... Ta zwyrolka. Wciskać! Wyłapałam! Nie! Wciskać, czyli stosując techniki agresywnego marketingu doprowadzi transakcję kupna-sprzedaży. I ona wybrała żelowe i mówię, i przypomniałem sobie o czymś takim jak transakcja wiązana. Tak jak w McDonaldzie zawsze podaje was może frytki do tego. No to frytek nie miałem, ale spytam jej, a może lubrykant do tego? I ten koleż wtedy się aktywuje, patrzy na nią i mówi, cytat, nie, ty się i tak nieźle moczysz. Jak zajebał. Ona patrzy i mówi, słucha. I ten debil myślał, że ona nie słyszy. I chce powtórzyć, no to biegnę do niego. Nie! Słyszała, tylko daje ci szansę, żebyś mógł zmienić zeznania. A mówię cię, zen, no nie? Patrz na nią i mówi, uśmiechnij się, kochanie, śmiech to zdrowie. Ona, gdyby śmiech to było zdrowie, to na taki RIDO zdobyć refundację z NFZ-u. I zaczęli się kłócić, co było bardzo irytujące, bo jeżeli tam jest jakaś jedna osoba albo jedna para, to nikt więcej nie wejdzie do sklepu. I pomyślałem sobie, o co w ogóle chodzi? To jest chyba jakaś taka gra wstępna. Na początku jest takie werbalne sadomaso, a potem już prawdziwe. Padaj do domu, ono go przykuwa do kaloryfera albo do jakiegoś kredensu. No, zadaj mi ból. No dobra, ona bierze akumulator, podpiną pod sutki. Mało. Jeszcze masło rzekło, rozsmarowuj mu po klacie, wypuszcza stado wściekłych wiewiórek, które tam trzymają tygodnia, głodne, chuj, rzucają mu się na te suty i żują. Mało. No to wybierze ten akumulator i pod te suteczki tym wiewióreczkom, żeby było jeszcze bardziej wkurwione. Odeszują, mało. Ona wypuszcza leniwca. O chuj ci chodzi z leniwcem. Nie wiem, spanikowałam! On przykuty. Wywiórki wkurwione i głodne. Ja nie wiem, zdezorientowany. Mówi, nie muszę, jedzie do zoo. Ona mówi, myślisz, że cierpisz dziwko? Myślisz, że to jest ból? Włącza albo płytę baty i baj mu i dochodzą. Możliwe, że gdzieś podkręciłem po drodze historię? Ale i mało od niego masłem się szkoły. Z tym obrazem was zostawię, nazywam się Karol Mazolewski. Dziękuję wam bardzo, ale to się znajemy znowu i znowu.